oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ocenia, pani sędzio, znajomość prawa przez przeciętnego Polaka? Bardzo źle. Niestety nie jesteśmy społeczeństwem wyedukowanym prawnie i ja jestem sędzią karnistą. I kiedyś wydawało mi się, że prawo karne nie jest ludziom na co dzień potrzebne, ale dzisiaj mam pełną świadomość, że kodeks karny to tak naprawdę powrót do świata wartości. Nie krzywdź, nie kradnij, nie zabieraj, nie bądź hieną cmentarną, nie naruszaj miru domowego, nie bij. To wszystko nas otacza dzisiaj. A jakie są zagrożenia? Ile za to grozi? Że jest to jednak, z tym wiąże się odpowiedzialność? Nikt o tym nie wie. A może nie powinien wiedzieć, nie powinien się interesować, jeżeli go to nie dotyczy, jeżeli przestrzega prawa. Ale to nie jest tak, że to go to nie dotyczy. Ja zajmuję się edukacją prawną, szczególnie młodzieży, od 15 lat. I sytuacja wcale się nie poprawiła, jest coraz gorzej. Dzieciaki na co dzień się nękają. Dlaczego mówimy ciągle o bezpiecznej szkole? Dlatego, że ta szkoła nie jest bezpieczna, a będzie coraz gorzej, dlatego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Rozwiązanie konfliktu, prawo tutaj tak naprawdę nic nie da. Ważna jest świadomość, że jak weźmiesz od kolegi złotówkę i pacniesz go w głowę, jak to nieraz dzieciaki mówią, to tak naprawdę jest rozbój, zagrożony karą do 12 lat pozbawienia wolności. Dzieci mi mówią, pani sędzio, nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to ja bym w życiu tego nie zrobił. Więc ja chcę, żeby dzieci o tym wiedziały. Ale ważniejsze jest jeszcze coś, żeby dzieci chciały z nami rozmawiać. I nie tylko dzieci, ale również dorośli. Bo wiele konfliktów tak naprawdę prowokowanych jest przez świat rodziców, świat dorosłych. A czyja to rola, jeśli chodzi o uświadamianie tych konsekwencji? Szkoły, rodziców, czy być może pozarządowych organizacji? Tak naprawdę nas wszystkich, ale ogromne nadzieje są dzisiaj w szkołach. Jeżeli jadę na spotkanie z dziećmi, przez ostatnie 2-3 lata, przez moje ręce, jak ja to mówię, przeszło ponad 100 tysięcy polskich dzieci. Ale na spotkania z rodzicami przychodzi niewielu. W związku z tym do nich jest dotrzeć trudno. Zawsze nam się wydaje, że mojego dziecka to nie dotyczy. Nieraz nie chcemy się dowiedzieć, jak naprawdę ten świat wygląda. Świat, który przecież my urządziliśmy i musimy coś zrobić, żeby dać przeciwwagę agresji, przeciwwagę złu i jeszcze mieć świadomość, jakie te zagrożenia są. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieć, to jak mamy naszym dzieciom pomóc? Jeżeli ja idę korytarzem szkolnym i widzę maluchy na przerwie, które siedzą pod ścianami i każdy przy swoim komputerku czy przy swoim telefonie komórkowym. Jak te dzieci mają się nauczyć żyć? Jak mają się nauczyć rozmawiać? Gdzie jest miejsce na przyjaźnie? Ale to się już, podejrzewam, zaczyna na tym początkowym, najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka i może się okazać, że na interwencję jest już za późno. Nie, jest jeszcze nadzieja w przedszkolakach, bo zajmuję się edukacją prawną dla dzieci od 5 roku życia i te dzieciaki jeszcze chcą, żeby świat był fajny, żeby miał kto z nim rozmawiać, dlatego takie hasło, mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj, jest chyba najważniejszym hasłem naszych czasów, żebyśmy przez chwilę przystanęli i nie mówili, tylko ze sobą rozmawiali. Weźmy pani dzisiaj udział w konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową i Salon Mediatora. Konferencji, która ma tytuł Mediacje w oświacie i życiu społecznym. Proszę mi powiedzieć, jak daleko jest od mediacją od takiej zwykłej rozmowy utrzymanej w jakimś takim mniej formalnym tonie i nastroju? Nie jest daleko. Kiedyś zawsze pytam młodzież, co rozumiecie pod tym słowem mediacja? I ostatnio taki smutny 9-latek mówi, pani sędzio, to jest po prostu rozmowa. Ja mówię tylko tyle, a on mówi, nieraz tyle wystarczy. Bo to właśnie o to chodzi. Mediacja to jest rozmowa, tylko my coraz mniej ze sobą rozmawiamy. Zastąpił nas właśnie telefon komórkowy, mail, smsy. I to jest bardzo trudne, bo dzieci dzisiaj z internetu korzystają od 3 roku życia. Jak one będą rozmawiać w przyszłości? Musimy bić na alarm. Ja to bardzo mocno widzę. Musimy z dziećmi rozmawiać. Nie możemy być rodzicami, którzy się kłócą z dyrektorem szkoły, który odbiera dziecku telefon komórkowy, który zadzwoni na lekcji. Ostatnio jeden z ojców powiedział, pani sędzio, pani nie zna prawa. To jest naruszenie prawa własności.
a dlaczego on narusza prawa swojego dziecka do bezpiecznego życia? Mhm. Przecież to jest ważniejsze. Bezpieczeństwo dziecka, wychowanie go na dobrego, mądrego człowieka, który będzie umiał się w tej dzisiejszej rzeczywistości jakoś odnaleźć, to jest najważniejsza rola rodzica. Do tej pory mediacje kojarzyły nam się z różnego rodzaju działaniami biznesowymi. To rola mediatora była właściwie rolą rozjemcy. A jak pani widzi tę rolę mediatora choćby w oświacie, w naszym codziennym życiu, przy okazji konfliktów choćby sąsiedzkich? Właśnie w tych konfliktach są najistotniejsze, w konfliktach szkolnych, sąsiedzkich, rodzinnych. To jest też bardzo ważna rola mediacji, żebyśmy nie biegali ze wszystkim do sądu, ale żebyśmy starali się coś załatwić na tym poziomie, gdzie konflikt jest. Sąd to jest ostateczność. Tam zawsze ta jedna strona jednak wychodzi niezadowolona. I problem zaczyna się na nowo. Natomiast w szkołach powstają już bardzo fajne rzeczy. W jednym z młodzieżowych ośrodków wychowawczych mamy tak zwanych trybunów młodzieżowych. Jest mały mediator z ośrodka, jest dorosły mediator, jakiś wychowawca, jest osoba z zewnątrz. Na przykład emerytowana dyrektorka takiego ośrodka, czy jakiś tata prawnik, któremu wszyscy ufają. I załatwia się problem wewnątrz, rozmową. Wtedy łatwiej jest zrozumieć sprawcy, dlaczego to, co zrobił, jest złe, bo on widzi osobę pokrzywdzoną. Natomiast jeżeli zaczyna się proces, to ta ofiara jest anonimowa, aż do momentu, kiedy znajdzie się na sali. Nie ma miejsca na przeprosiny, na żal, na refleksję. Natomiast w mediacji to wszystko jest. A jeżeli ktoś znajdzie się w sytuacji takiego konfliktu w życiu codziennym, gdzie powinien szukać pomocy, jeśli chodzi właśnie o możliwość skorzystania z usług, tak to nazwijmy, mediatora? Są listy mediatorów. Powinien zwrócić się do sądu okręgowego najbliższego, czy do jakiegoś centrum mediacji i poprosić. I też jest jeszcze ważne. Nie każdy mediator będzie nam odpowiadał. Jesteśmy tylko ludźmi. Niektórzy mediatorzy będą świetni w sprawach rodzinnych, inni w sprawach gospodarczych. Szukajmy tak długo, aż znajdziemy osobę, z którą nawiążemy konflikt. Konflikt, nie, oczywiście, że nie. Porozumienie. Która będzie nas zrozumiała. Będziemy jak gdyby odbierać na tych samych falach. Wtedy każdy konflikt udaje się załatwić. Oczywiście, że najtrudniej jest w sprawach rodzinnych. Tam, gdzie jest dużo bólu, każdy mówi: pani sędzio, prawo jest po mojej stronie, nie będę się z nikim godził. I tu jest straszne. I tutaj jest potrzebna świadomość prawna i świadomość taka ludzka, społeczna. Pamiętaj, rodzicu, że jeżeli masz dzieci, jesteś w konflikcie, to nie ty tak naprawdę tylko jesteś stroną tego konfliktu, ale pomyśl o swoim dziecku, co ono wtedy czuje. Dlaczego jest ważna edukacja prawna? Dlatego, że jeżeli rodzic wiedziałby, że jest taki przepis, który mówi, że sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach je dotyczących, tak naprawdę niezależnie od wieku dziecka, to miałby świadomość, że to nie od niego tak naprawdę zależy, jak będą ustalone kontakty rodzice-dzieci. Tylko od rozsądnego życzenia dziecka. Najprościej mówiąc, możesz sobie ustalić z mężem czy z żoną: tydzień twoje dziecko będzie u mnie, tydzień u ciebie, ale twoje dziecko powie: nie, ja chcę inaczej. I jeżeli to jego rozsądne życzenie będzie, to sąd ma je obowiązek uwzględnić. Czy nie jest to przepis, który powinien właściwie funkcjonować wszędzie? Kto może ten przepis czy inne dalej przekazać? No szkoła. Dlatego w szkołach, w których byłam, powstały kąciki prawne. Miejsca, gdzie rodzic może przyjść przed wywiadówką i poczytać, jakie są marzenia jego dziecka. Mamo, tato, nie oceniaj mnie ciągle negatywnie, to boli. Przychodzę z piątką, szóstką na świadectwie, ale mam jedną trójkę. Od czego, kochany rodzicu, zaczynasz? Od trójki. Nie zdajemy sobie sprawy, że świat dzisiaj jest bardzo trudny, że dzisiaj te emocje są na granicy, że rozmowa to jest coś, co może wiele konfliktów załatwić, również tych rodzinnych, pracowniczych. To jest też bardzo ważne pole do mediacji. Rośnie zrozumienie dla instytucji mediatora w społeczeństwie?
No jestem troszkę przerażona, bo ostatnio byłam na spotkaniu w szkole, gdzie miał przyjść mediator wcześniej i okazało się, że pani poinformowała, że przyjdzie pan, który będzie resocjalizował dzieci. I oczywiście nikt nie przyszedł, rodzice się obrazili. Świadomość rośnie, ale bardzo powoli. Dlatego ja mam taką nadzieję, że w tych kącikach prawnych o mediacji będziemy już rozmawiać od przedszkola. Bo jak dzieciaki w przedszkolu będą wiedzieć, jak ważna jest rozmowa, to jak będą dorośli, będą rozmawiać. A może przyczyną tej, tak to nazwijmy, ostrożności w korzystaniu z usług mediatora jest to, że mediator nie wskazuje winnego, w przeciwieństwie do sądu? My lubimy, jak jest coś czarno-białe, ale przecież takie życie nie jest, więc musimy troszeczkę zmienić świadomość. To nie jest łatwe, dlatego ta mediacja z takimi oporami znajduje swoje miejsce w społeczeństwie, ale jeżeli mówię, zaczniemy od tej najmłodszej grupy wiekowej, to fantastycznie zadziała. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem była dzisiaj pani sędzia Anna Maria Wesołowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.